Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej. Wraz z kolegą Robertem jesteśmy w Suchedniowie na wodzie No Kill i postaramy się z tej wody nakręcić jakiś materiał. W tej chwili Roberto złowił zielonego książę, tak? Tak jest. I pierwsza ryba zaliczona i nie jest, kolega jest zerowy. Więc drodzy Państwo, kawa, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym tematem Suchedniowa. Przyjechaliśmy z samego rana, jeszcze było ciemno, 10 po czwartej byliśmy już nad wodą. Jest teraz godzina 5:30, środa, 5 sierpnia 2020. I oto dzisiaj spróbujemy dla Państwa nakręcić jakiś materiał. Wędki zarzucone, wymierzone na długość, na odległości 39, 10 długości 3, 10 długości razy 3,60, 36 metr i na 36 metrze łowię na obydwu. Trochę tam podsypałem, niedużo i zobaczymy co będzie. Z nocy chłopaki z boku siedzą, więc te dwie miejscówki były wolne, co nas bardzo cieszy. I tak mówię, po 4:10 byliśmy już tu, jeszcze ciemno było, rozkładaliśmy się. No i spróbujemy coś złowić. Tak mówię, ostatni rok, bo prawdopodobnie od przyszłego roku będzie można z powrotem zabierać tą stąd rybę, więc okazja, póki jeszcze ryba jest, przyjechać tu i powędkować. A czy uda nam się coś złowić, zobaczycie to na moim filmie, drodzy widzowie. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc jeszcze raz zapraszam. Dobrze i czekam na branie. Mamy, drodzy Państwo, zanętę, dodałem garść konopi, trochę pelecików drobnych i dodamy jeszcze pieczywka, raczej nie pieczywka fluo, tylko biszkoptu takiego kolorowego. Zobaczcie teraz sami taki biszkopcik. I mamy, drodzy Państwo, pieczony biszkopt, żółty i różowy, i taki biszkopt można skruszyć, rozdrobnić na kawałeczki i dodawać do zanęty. Oto takie biszkopciki w różnej formie, czy większej, czy mniejszej, to w zależności od tego, kto jakich kawałeczków potrzebuje. Idealny biszkopt w żółtym i różowym kolorze do naszej zanęty. I ten biszkopcik dodany. Kilka kawałeczków, których wziąłem z sobą. Weźmiemy kruszarkę. I trochę tego sprzęta zmielimy. Zobaczcie. Tylko nie na pyłek. Raz wystarczy. I dla podkreślenia koloru własnoręcznie robiony biszkopt. Nie drobno, dwa. I tak to się prezentuje. Wymieszamy i jeszcze po troszku, trochę żółtego. Takie większe kawałeczki i różowego. Dobrze. Myślę, że wystarczy. I ten biszkopt, tak, pieczywa fluo. Zobaczcie. Też damy odrobinkę, tak aby nam się unosiło. Niedużo. Większość będzie to biszkopt, który pokazałem, przygotowałem. Większość biszkoptu.
i tak to się teraz prezentuje, czyli zanęta, peleciki, konopia, pieczywo fluo oraz biszkop. Biszkopt, tak to pokazałem, i to jest mieszanka do podajnika na dzisiejsze wędkowanie. Pięknie się to prezentuje, drodzy widzowie, ale czy przyniesie jakiś efekt, zobaczycie to dalej na moim filmie. Drodzy Państwo, taka mieszanka z tymi pieczywem fluo, z biszkoptami, które są spożywcze. Ryby to uwielbiają, biszkopt w kolorze fluo, tak tu widzicie. Do tego pójdą cukiereczki, czyli różowy, pomarańczowy kolor lub ewentualnie dobierzemy kolor w postaci biszkoptu lub pieczywa fluo, czyli nasze cukiereczki, powiedzmy, może być kolor fluo lub ewentualnie dopasować się żółtym, tak, pieczywko. Lub jaśniejszymi lub różowymi kolorami. To w zależności, jaką przynętę chcemy założyć, ale tak mówię, pieczywo fluo i biszkopt w niczym nie przeszkadzają. I to dzisiaj dodałem do mieszanki, bo będę dzisiaj wyłącznie łowił na cukiereczki. Cukiereczki i takie będzie oszustwo, czyli unoszące się odrobinki pieczywa fluo i biszkoptu, a obok w podajniku przynęta też w jaskrawym kolorze. Zobaczymy, jak nie będzie nic brało. Klasyka, wziąłem pinkę i tradycyjnie jedną zarzucę na pinkę, na robactwo. Zobaczymy, co będzie na robaki skubało, ale to za chwilę, na razie jest zanęcone, więc czekamy i zobaczymy, jak to dzisiaj się ułoży, to nasze wędkowanie. Więc zostańcie ze mną dalej. No i czekam na pierwszą rybę. Pierwsze branie, pierwszą rybę. Za chwilę przerzucę i wędkujemy dalej. Holuję coś. O, proszę bardzo. Wzdręga. Czyli krasnopiórka, drodzy Państwo, zobaczcie na dużą kuleczkę. Coś się zaczyna dziać, ale czekam na te większe. Płyń. I ja też mam jednego leszczyka, ale malutkiego, więc nie nagrywałem. Też nie jestem zerowy. Robę, którą masz? Trzecią rybę? Trzecią, tak. Trzecią. Co miałeś? Leszczyka i dwie krasnopiórki. Tak? Nie, no ten... A, złotego książę. Złoty książę lina i dwie krasnopiórki. Trzy ryby, ja jednego leszczyka, niedużego. Wieje strasznie, zobaczcie. Mam nadzieję, że wszystko w porządku z mikrofonem. Więc wędkujemy dalej, dalej i dalej, jest w pytkę. I tak, drodzy Państwo, widzicie, głośnik dałem z tej strony, okablowany jestem cały. No i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś rezultat, takie okablowanie. Mam nadzieję, że głos będzie w porządku, więc tak to teraz się prezentuje. Na boki można ustawiać, ale w tej pozycji wezmę i zobaczymy, jaki będzie dźwięk z tego mikrofonku, czy będzie w porządku. Szukam różnych rozwiązań, różnych mikrofonów. Jeden zgubiłem, później dwa dokupiłem, które zaczęły trzeszczeć, zepsuły się od ściągania czapki w lesie. Tam kabel był dwumetrowy w tamtych mikrofonach, co używałem. No i szybko padały, dlatego że długie kable w czapce, było to
czasami zdejmowałem w lesie, często pokazywałem grzyby, przez krzaki przedzierałem się, ściągałem czapkę, aby zaprezentować grzybki, więc mogłem coś naruszyć, dlatego mikrofony musiałem wymienić na inny. Tu jest kabelek inny też. Widzicie, podłączone wszystko od wiatru, bo dzisiaj wieczna pogoda. No i myślę, że będzie ok, ale to zobaczymy, jak zmontuję film. Z udziałem tego dzisiaj głośnika, czy głośno nagrywa dobrze, czy będzie trzeba znów zmienić inne okablowanie, bo może wina kabla, kabel nie był oryginalny do tego głośniczka, ale to widzicie, szukam różnych rozwiązań, więc wędkujemy, wędkujemy i wędkujemy i wiecie, jest w pytkę. A w piątek, dzisiaj środa, w piątek za dwa dni jedziemy z kolegami na noc na Sandomierz i zobaczymy, co w Sandomierzu na Wiśle Królowej Polskiej rzek będzie się działo, więc zostańcie ze mną teraz i wędkujemy dalej, 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 jest pytkę. Robsona coś puściło, ale coś większego było, widziałeś? Pilnuj wędek, bliżej stój. Karp mógł być albo duży leszcz, wiesz, nie? Widziałeś, że aż kija wygięło. No to był albo karp, albo linu ładny. No bo mówiłem, że karp i... bo po kiju widziałem z daleka. Puściło, więc przerzucaj. Wędkujemy, drodzy Państwo. Ja też czekam. No, dopasowana, ale widziałeś, że... mówiłem, że karp po kiju widziałem, bo masz grube pały. I po wędce widziałem. Więc dlatego wstałem tak, aby nagrać, ale ryba mu zeszła. Branie było piękne, nie? I branie było piękne. Dobrze, my wędkujemy. Drodzy Państwo, ja zaraz poprzerzucam. I zobaczymy, co będzie się działo dalej. Czekamy, czekamy na jakąś fajną rybkę. U Robsona rybka. Będę brać? A weź go. Nie wziąłeś tego podbieraka? I, no i ładny leszczyk. Zobaczcie, drodzy, poszedł. No ale ryba zaliczona. Podbierak rozłóż, bo szkoda rybę męczyć w taki sposób. No, ten ładny. Ładny, z gumki. Ładny leszczyk. Taki 47 cm miał. Więc wędkujemy. Co się zaczyna dziać? Podbierak tego. Gdzie masz podbierak? Zostawiłeś tam? Tak. Nie, to nie. To dobra, to mój. Mój wystarczy w razie co. Okej, drodzy widzowie. Więc czekam, zaraz ja przerzucę zestaw, zmienię peleciki na coś większego. I czekamy, czekamy. Ja trochę podsypałem i czekam, czekam. No tu zaraz, zaraz wezmę, no. Więc, drodzy Państwo, wędkujemy, czekamy, czekamy na coś fajnego. Rozłożymy sprzęta, drodzy widzowie. Na koszyk zaraz ściągnę jedną i spróbujemy na koszyczek coś trafić. Więc szybka piłka, koszyk tylko dostawię. Opaski zdejmiemy. Tak, aby nie pogubić. Odmierzę odległość na kijkach. Mniej więcej 10 długości razy 3,60. Wszystkie tak samo. Tak samo. Dołożymy koszyk, przypon założymy i na pinkę rzucimy. Na pinkę rzucimy. Zobaczcie, co to jest. To jest pikantna kiełbasa 12 mm. Tam była akurat. Ale zostawiamy, czekamy. Czekamy, tam jest pelet.
jak to nam wszystko będzie śmigało. Okej, założymy koszyk. Jest drugi kowrotek, drugi. Zakupiłem drugi i nawinąłem 0,25 mm żyłeczkę. I zaraz odmierzymy odległość, ale czekamy, może powtórzy. A więc coś jest. Drodzy Państwo, weźmiemy podbierak, bo mamy jakąś rybkę i to chyba nie małą, bo nam poszła z tamtej strony. Do brzegu idzie czy spadła? Jest, więc z tej strony ją podbierzemy. O. Zobaczymy tylko co. Jeszcze nie widzę. Złoty książę. Złoty książę. Jeszcze nie jest gotowa. Nieduża, ale nie chcę jej wyrwać, bo mały hak. Jeszcze jakie waleczne te linki i ryba zaliczona. Zielony książę. Drodzy Państwo, zobaczcie. Nieduży, ale cieszy. Śliski. 34 centymetry. Okej. I ładny książę zielony. Sztyca, tą co zakupiłem, ogumowana za 3 funty. Co kupiłem 4 sztuki, 2 dla Marcina, 2 dla siebie. Raczej kosz, nie sztyca, drodzy Państwo. I taki zielony książę zawitał na moim zestawie. Ok, rybka odpływa. Cała. I zdrowa. A my wędkujemy dalej. Tak mówię, kosz w promocji był niecałe 4 funty, 3,5 funta chyba. Więc zakupiłem 4 sztuki, 2 dla Marcina, 2 dla siebie. No i kosz daje radę, ogumowany. Przerzucamy zestaw i odmierzamy na klasyku długość 36 metrów. Najpierw tą. Ok. Stawiamy. I na drugiej branie miałem, więc muszę ściągnąć i sprawdzić, czy jest pelet. Dobrze, wezmę 10 długości i rzucę później nadgającą szczytówkę koszykiem, spinką. Zobaczymy, czy co będzie tu brało z tej miejscówki. A najpierw 10 długości.
branie było. Nie szkodzi. Mamy ok, 10 długości. I tak mówię, później wezmę, zarzucę z koszykiem i zobaczymy na pinkę, co będzie grane. Zestaw przelotowo, stoper, drugi stoper, skrętka i do tej skrętki doczepimy przypon. W razie co oddalimy i na tej długości będzie samo zacięcie. I tak się prezentuje mój zestaw. Ok. Drugi od Chińczyków kowrotek, co zakupiłem na Winę 25, już mówiłem. I wędkę odłożymy na razie na bok. I zobaczymy. Co i jak to się dalej potoczy. Jest coś. Zobaczymy tylko co. Na cukiereczka. Musimy przejść tutaj. Zobaczymy co. Ale coś niewielkiego. Co mamy? Pana Leszczyka. Pana Leszczyka. I pan Lesio zawitał na moim zestawie. Dwa centymetry. Oto taki leszczyk. Taka 42. Ok. Więc nie ma to tamto. Rybie zwracamy wolność. Nie inaczej. 42 centymetry, odpływaj. Dobrze. Śluzu pełno. Po. Ok, wędkujemy. Dobrze, czas na robactwo. Założymy przypon. Tylko weźmiemy jakiś trochę krótszy. Ok. Taki 50 cm. Tutaj weźmiemy, ściągniemy jedną wędkę. Tak, żeby wszystko szybko, wszystko było na legalu, drodzy państwo. I zarzucimy klasyka. Dobra, tą ściągniemy. Postawimy z boku wędkę, żeby nam nie przeszkadzała. I weźmiemy drgającą szczytówę. Pomalutku wszystko. Drodzy państwo, widełki postawimy tu. W tej pozycji. Trochę wyżej. Dobrze. Tak, żeby to wszystko ręce i nogi miało. Chciałem zobaczyć, co
na koszyk się trafi, więc dlatego taka zmiana przypon. Zobaczymy, co będzie brało. I robaki. Trzy sztuki. Oj. Robaczki. Biały. Czerwony. Czerwony. Trzy wystarczą. Nabijemy sprzęta w tym samym. Okej. I zarzucimy zestaw. Ale zestaw zarzucę na skuśkę, tak żeby nie wprost było, tylko żeby wskazywała mi szczytówka w czasie brania, więc muszę trochę na skos rzucić, więc stąd rzucimy tam. Okej. Naciągniemy trochę, tak aby branie do brzegu było, wyprostowało kija. Idealnie mam. No i zobaczymy, co jest na klasyku i druga na cukiereczkę. Drodzy Państwo, takie szarpnięcie miałem konkretne. Zacznę, czy powtórzę, na robaka. Ale powiem Wam, że branie było konkret. O! Pyka, pyka. Zobaczymy. No i zobaczymy, czy jest jeszcze pudło. No ale coś zaczyna się dziać. Dobrze jest. Nie ma co psuć, drodzy Państwo. Zobaczymy robactwo. I zaraz czuję, że wyhaczę dla Was jakąś rybkę, więc jednego robaczka wymienimy, nabijemy podajnik i działamy dalej, bo czuję tutaj jakąś fajną rybkę. No zobaczymy, jak będzie brało, jakaś drobna ryba będzie brała, to zrezygnujemy z klasyka i z powrotem dwie metody, ale wszystko przed nami, więc rzucamy w skoskę. Zobacz, jaka chmura. Do klipa teraz ściągniemy i damy tu wyżej. O, teraz idealnie jest wygięte delikatnie, że branie do brzegu wyprostuje, a branie od brzegu to tradycyjnie wygnie kija. Jest idealnie. Jeszcze trochę łuk, ciutkę, i czekamy na kolejne skazanie i pierwszą rybę na klasyka. Siedzi od razu, ale coś drobnego. No i zobaczymy, tak mówię. Będą brały drobne rybki,
więc nie będziemy obławiać ich płotka, tylko weźmiemy z powrotem coś grubszego. Robaki muszę zmienić. Robaki, podstawa zmienić. Kolejne 3 sztuki. 1, 2. Nabijamy. Konopia jest, pieczywo fluo. Biszkopt. Peleciki. Wszystko co najlepsze. Dobra, śmigamy i zobaczycie jak szybko będzie branie. Okej. Ustawimy tylko. Dobrze jest. No i zobaczcie. I czekam na branie. Już pyka. Zobaczcie już. Zobaczcie. Siedzi. Ale mnie to nie bawi. Wędkowanie. Po prostu przyjechałem tutaj po większe ryby, a nie obławiać maluszkami. Zobaczcie, ładna wzdręga, krasnopiórka. Drodzy Państwo, do klasyka zrobimy tak. Zanęta od Marcela i do tego atraktor damy też od Marcela na płoć. Zanęta płociowa, ciemna. Weźmiemy, robimy trochę zanęty pod klasyka. To do metody z pieczywem fluo, a na tą od Marcela przygotujemy teraz jakąś mieszankę. Mieszankę weźmiemy. Dużo nie będziemy rozrabiać. Parę koszyczków, bo nie zamierzam długo łowić, pobawimy się trochę. Piękne ziarna. Ok, teraz rozrobimy to w tym samym, raczej w likwidzie. Wypukam kubek i mamy na płoć. I zobaczymy, czy wzdręgi płocie wejdą nam. Trochę. Okej. Niech nam sobie ładnie dochodzi. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie. I zobaczymy, co nam przyniesie. Jakie rybki. Do tego dodamy zaraz konopi. Zostało mi jeszcze konopi. Tu dodamy konopi. Garść. Ta mieszanka tak się prezentuje. Ściągniemy zestaw, nałożymy świeże robaczki i będzie typowo płociowy zapach, płociowa ciemna zanęta i konopia. Ale jak to teraz trochę odeschnie i zaraz przerzucamy zestawy, wędkujemy klasykiem. Już, tylko widzisz.
Widzisz, skoskę nie wziąłem, ale branie za branie, widzisz. No, ale nie jestem na zawodach, drodzy Państwo. Na zawodach każda ryba się liczy, więc obławiamy to. Tylko teraz źle rzuciłem Robson, bo przeważnie na bok muszę wziąć, żeby brania widzieć z boku. Robek ma na moją mieszankę. No widzisz? Nie mówię ci, to wiesz. Z Marcela są dobre, bardzo dobre, moim zdaniem, zanęty. Nie muszę ich reklamować, drodzy Państwo, one same się obronią. Kto na nie łowił, to wie, że są dobre zanęty. Widzicie sami zresztą. Długi czas nic. Robson u siebie na metodę wziął tą zanętę. Zobaczcie, napinamy. No i zobaczymy, pa, już jest branie. Ryba. No, a ja ryba za rybą. No to weź, tą mieszankę spadła. Tą mieszankę weźmiemy, skończymy ją i przerzucam dalej na to, bo... Dobry. Dobry. A co? Ten drób pewnie. Drób, tak. I więc, drodzy Państwo, widzicie, ryba za rybą. Co rzut, ryba, jakaś zabawa jest. I to cieszy. No. A nic tak większego? Jakiś linek, leszczyk większy. Ale przeważnie obławiam teraz na koszyk nadgającą szczytówkę spinką. No to, co, drodzy Państwo, widzicie. Teraz ładna. Zobacz. Zobacz. Krasnopiórka. Mega, tu są większe. No wiem, że są większe. Tam się trafiają powyżej 30. Więc... Baja. Z poprzedniego zalewu trochę gdzieś... Baja i przerzucamy zestaw. Dalej wędkujemy. Branie, drodzy Państwo, zabranie. Raz większa, raz mniejsza. No i trzeba byłoby tak obławiać i czekać na jakiś bonus. Jak ktoś lubi takie łowienie, to czemu nie? Zawsze jest jakaś zabawa. Tak, aby nam coś brało. No, na metodę nic, widzicie, nic. Tylko klasyk i pinka. Dalej.
krasnopiórka znów. Ostatnia ryba, ale musi być ostatnia ryba, spadła, więc dobra, zabieraj ją, póki jest wujek dobry. No, bo jak nie zabiorę, to... Nie, to już nie będzie, bo ja już nowe nie będę rozrabiał. Dobra, bierzmy mieszaj, a ja Państwu chcę pokazać ostatnią rybę złowioną na tą mieszankę, na pinkę i klasykiem. Ostatnia ryba, tak powiedziałem. Ostatnie branie. Zobaczcie, szybko, długo nie stoi. A ryby widzicie, nawet jedna łana wzdręga. Ale mieszanki trzeba byłoby dużo zrobić, dorobić na takie wędkowanie, takiej. A więc to była, drodzy widzowie, ostatnia rybka i na tą chwilę dziękujemy klasykowi, dziękujemy. Wybieram dwie metody, przerzucam i chcę złowić jakiegoś karpika. Więc podziękujemy tej wędce i przerzucamy zestawy, łowiąc dalej i zapowiada się dalsza część tego filmu. Wiecie jak? W pytę.